Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Rowerowych Porad. Dziś, przy współpracy z czeską marką Lovelek, pokażę Wam, przetestuję składany elektryczny model Izar. Firma ma cztery modele, różne składanych właśnie elektryków, ma też kilka innych modeli rowerów elektrycznych. Możecie również ich rowery przetestować, sprawdzić, kupić, przeserwisować. W kilkudziesięciu punktach sprzedaży w całej Polsce. W opisie znajdziecie link do tego modelu oraz do strony producenta. Izar to rower elektryczny. Akumulator mamy tutaj elegancko, ukryty w ramię. Ma on pojemność 460 watogodzin. Silnik schowany jest w tylnej piascie. Tutaj, oczywiście, przepisowo. 250 W i silnik odłącza się po przekroczeniu 25 km na godzinę. No i oczywiście, aby nas wspomagał, musimy pedałować. I od razu mogę powiedzieć, że tutaj producent deklaruje, że przejedziemy do 100 km. Jadąc z włączonym silnikiem elektrycznym, oczywiście no, trzeba spojrzeć tutaj na to, że mamy tutaj ten dopisek do 100 km. Mi udało się przejechać w najmocniejszym trybie wspomagania o tych trybach jeszcze za chwilkę będę opowiadał. Udało mi się przejechać 60 km, ale muszę tutaj dodać, że oprócz tego, że męczyłem dosyć mocno silnik, jeździłem nie tylko po asfalcie, ale także po leśnych różnych nieasfaltowych drogach. I do tego jeszcze odnowiało, i jeszcze, żeby tego mało było, temperatura oscylowała od 0 do 5 stopni. Tu pod koniec mojego jeżdżenia, podczas któregoś dnia zaczął nawet padać śnieg, także były to warunki niezbyt sprzyjające dla akumulatora. Jeżeli byłoby cieplej, około 20 stopni Celsjusza, ten zasięg byłby zauważalnie większy Ostatnim elementem z wyposażenia elektrycznego jest panel sterujący On znajduje się po lewej stronie kierownicy Mamy tutaj wyświetlaną prędkość, przejechany dystans, stan naładowania akumulatora Stopień wspomagania, który włączyliśmy, i również podczas jazdy wyświetla się tam moc, z jaką silnik nas wspomaga, i tryby wspomagania działają tutaj w ten sposób, że im wyższy tryb wspomagania, tym do większej prędkości silnik będzie nas wspomagał. Na jedynce to jest około 10 km na godzinę, na dwójce 13, 14 itd., tak itd., tak aż do 25 km na godzinę w przypadku tego najmocniejszego, piątego trybu wspomagania. No i oczywiście w zestawie dostajemy również ładowarkę. Ładować akumulator możemy w rowerze nie trzeba go wyjmować, ale można go również wyjąć i naładować go sobie w domu, a rower zostawić na przykład w garażu czy w piwnicy. Model Izar zbudowano na aluminiowej ramie. Przewody tam, gdzie to było możliwe, zostały puszczone wewnątrz ramy. Wygląda to bardzo estetycznie. Sam rower waży 23 kg. Tutaj moja waga pokazała 20,3 kg. Rower plus 2,7 kg. Akumulator. No tutaj, czasem do pakowania się, chowania gdzieś roweru, przydaje się wyciągnąć akumulator. Rower, no, nie jest jakiś wybitnie bardzo lekki, ale z drugiej strony ta waga specjalnie nie przeszkadza. Przenoszeniu tego roweru. Mamy tutaj taki wygodny uchwyt na środku. Rower jest fajnie wyważony, bo z jednej strony silnik jest w tylnym kole, akumulator jest z przodu w ramię, więc balans tutaj jest mniej więcej zachowany, więc bardzo wygodnie się go przenosi. No tak, ale oczywiście jest to składak, więc tutaj ta najważniejsza funkcja jest to składanie tego roweru. Jest to bardzo proste w zasadzie. No, składamy tutaj pedały, składamy kierownicę, składamy ramę. I rower tak naprawdę w ciągu minuty, może nawet niecałej minuty, możemy złożyć, schować do bagażnika samochodu, przewieźć w pociągu, zabrać ze sobą do metra. I producent oferuje również sprzedaży specjalny pokrowiec, który jest przystosowany wymiarem właśnie do składanych rowerów marki Lowelek. To też bardzo się przydaje, żeby sobie taki właśnie rower wygodnie przenieść czy przewieźć. Jeżeli chodzi o wymiary, tutaj podawane jest, że izar będzie dobry dla osób od 160 do 175 cm wzrostu. No ja mam akurat 1,75 mi jeździło się tutaj bardzo dobrze. Natomiast myślę, że nawet osoba o wzroście 180 cm spokojnie mogłaby tutaj popróbować przysiąść się, zajrzeć do jednego z salonów, przejechać się, zrobić jazdę próbną, sprawdzić, czy. Tego typu rower będzie Wam pasował i oczywiście no, nie powiększymy czy nie pomniejszymy tutaj ramy, jest ten rower sprzedawany tylko w jednym rozmiarze, natomiast możemy sobie tutaj podregulować w pewnym zakresie rower, dopasować go do nas. No Oczywiście ustawiając siodełko na wysokość, ale to jak w każdym rowerze dopasowujemy to do długości naszych nóg, ale pod pięciu tutaj dźwigni możemy sobie też w bardzo prosty sposób ustawić wysokość kierownicy. I dodatkowo po odpięciu dźwigni na środku jeszcze możemy sobie dodatkowo ustawić, czy kierownica będzie, ona jest lekko gięta, więc ją ustawiamy, czy będzie trochę bliżej, trochę dalej. Możemy tą pozycję w pewnym zakresie sobie ustawić właśnie pod swoje wymiary i pod swoje preferencje. Producent, jak to w większości składaków, zamontował tutaj nie za duże koła o średnicy 20 cali, ale za to założył opony, które mają 2 cale szerokości to jest około 50 mm. Jeszcze do niedawna większość rowerów górskich była wyposażana właśnie w opony o tej szerokości ale nie ma tutaj terenowego bieżnika mamy tutaj gładki, raczej bardziej miejski bieżniczek, który nie stawia dużych oporów toczenia, jednocześnie udało mi się Izalem wjechać do lasu, jeździłem po kocich łbach, jeździłem po dziurach, po korzeniach nie twierdzę, że jest to rower terenowy, nie twierdzę, że w terenie będziecie jeździli na nim jak na rowerze górskim, nie ma tutaj też amortyzatora, mamy sztywny widelec, natomiast jeżeli będziecie chcieli sobie spokojnie wycieczkowo przejechać przez park, przez las nie będzie tutaj najmniejszego problemu. Oczywiście po wjechaniu w jakąś większą dziurę raczej odczujemy to po kręgosłupie czy po rękach. Natomiast z jakimiś mniejszymi nierównościami, mniejszymi dziurami tutaj te opony radzą sobie świetnie. I w pewien sposób te mniejsze koła, które no mniej jednak amortyzują same z siebie nierówności, próbuje nam zrekompensować. Idzie mu to nawet nieźle. Amortyzowany wspornik siodełka no i do tego. Wygodne, naprawdę wygodne, a nie każde siodełko w testowanych rowerach mi pasowało, to tutaj akurat jest w porządku. Wygodne siodełko o średniej twardości, nie jest bardzo miękkie, i to nawet bardzo, bardzo dobra cecha. No i ten amortyzowany wspornik siodełka, który, no mówię też nie, nie jestem jakimś miłośnikiem tego rozwiązania, ale okazuje się, że przy wjechaniu w jakąś trochę większą dziurę faktycznie odciąża kręgosłup, daje trochę więcej. Komfortu trzeba oczywiście podczas ustawiania siodełka wziąć pod uwagę, że mamy ten sportnik, no zwłaszcza jeżeli ktoś jest trochę cięższy, tak jak ja, to jeżeli usiądziemy, siodełko się automatycznie lekko obniża, więc trzeba też dać je trochę wyżej, żeby to skompensować. I na pokładzie i zaraz znajdziemy pełne wyposażenie turystyczne, trekkingowe, miejskie, jak zwał, tak zwał. Mamy tutaj z tyłu bagażnik. Producent deklaruje, że załadujemy tutaj 25 kg, także spokojnie sakwy, jakieś torby z bagażami, z zakupami możemy tutaj wrzucić. Są pełne błotniki, sprawdzają się, działają. Jeździłem po niezbyt suchym terenie i spełniły swoją rolę bez żadnego problemu. Mamy tutaj osłonę z przodu na korbie. Przed ubrudzeniem się od łańcucha. Dodatkowo mamy tutaj z przodu i z tyłu oświetlenie na baterię. Jest również stopka i jest jeszcze element, który zawsze przy każdym rowerze elektrycznym sprawdzam. I podkreślam, czy jest, czy go nie ma: czyli otwory do montażu, koszyczka na bidon. Ja wiem, że jeżdżąc na rowerze elektrycznym, nie chce się aż tak bardzo pić, ale jednak z drugiej strony, jeżeli jeździmy godzinę, dwie, trzy i tak dalej, jest jeszcze gorąco, to fajnie jest mieć pod ręką coś do picia. Tutaj tego problemu nie ma. Możemy założyć koszyczek i wozić ze sobą, czy to butelka, czy bidon. Jeszcze kilka słów o technicznych aspektach Izara. Mamy tutaj siedmiorzędowy napęd oparty o tylną przyrzutkę, bieg, manetkę Shimano. Do tego jest korba Pro Napęd prosty, raczej z tej podstawowej grupy napędu, ale działa dobrze. Tutaj do zmiany biegów ciężko się przyczepić. Bardzo fajnie, że zastosowano tutaj obrotową manetkę. Dosyć rzadko jest spotykana, wydaje mi się, że jest kojarzona z rowerami dla dzieci Moim zdaniem niesłusznie, ponieważ jest bardzo wygodna, bardzo fajnie się tutaj biegi, zmienia Nawet w grubszych rękawiczkach nie miałem problemu z obsługą tej manetki Bardzo prosta i czytelna, łatwa tak naprawdę dla każdego w nauce i obsłudze Natomiast jeżeli chodzi o hamulce, są tutaj szczękowe hamulce V-brake O nich za dużo powiedzieć tak naprawdę nie mogę, po prostu hamują sprawnie, zatrzymują rower nie są to hamulce tarczowe, ale z drugiej strony moim zdaniem dla obniżenia wagi i trochę obniżenia kosztów tutaj producent zastosował właśnie V-braki. Nie jest to zły wybór hamulce. Dają sobie radę. Rover nie jest przesadnie ciężki, więc. Zatrzymywaniu tutaj zara, V-breki dają sobie w zupełności radę. Dodatkowo jest tutaj dołożony drugi przewód do każdej z klamek hamulcowych, dzięki czemu, po naciśnięciu hamulca, silnik automatycznie jest odłączany. Mimo od tego, że oczywiście, w momencie kiedy przestajemy pedałować, również jest odłączany, ale czasami no, sytuacja awaryjna wymaga od nas hamowania, i wtedy również silnik będzie natychmiastowo wyłączony. Jeżeli chodzi o samą jazdę, no to jeżeli do tej pory jeździliście na rowerach z większymi kołami, trzeba się po przesiadce na mniejsze koła trochę do tego przyzwyczaić. Jeździ się trochę inaczej, rower jest dużo zwrotniejszy, dużo zwinniejszy. Jest to bardzo duży a atut właśnie mniejszych kół, ale wymaga to chwilki jednak przyzwyczajenia, że rower właśnie trochę szybciej, trochę lepiej reaguje niż rower taki z większymi kołami. I mimo tego, że mamy tutaj nieduże koła, to jednak widoczność jest bardzo dobra. Siedzimy relatywnie wysoko z tego względu, że mamy wyprostowane plecy. Mimo tego, że można sobie tutaj w pewien sposób pozycję za kierownicą podregulować, to idzie ona raczej w tym kierunku, że siedzimy z wyprostowanymi plecami, w wygodnej pozycji. Dzięki temu widać też wszystko dużo lepiej. Przydaje się to zwłaszcza podczas jazdy w mieście, gdzie możemy nad dachami samochodów na przykład obserwować sytuację na drodze, to co się przed nami dzieje. No, i powoli do strony podsumowania. Minajzerze jeździło się bardzo dobrze, i myślę, że warto przełamać tutaj ten stereotyp, że rower składany to jest tylko na działkę czy na ryby, chociażby. Możemy go sobie śmiało używać i w mieście, i poza miastem, i na drogach przeróżnych, raczej utwardzonych, ale śmiało sobie tutaj i również da radę. Możemy go zapakować, wrzucić do torby, wrzucić do pokrowca, zabrać go do samochodu, do pociągu, do metra, pojechać gdzieś dalej, gdzie Często, niejednokrotnie byśmy na zwykłym rowerze nie pojechali. No i oczywiście, silnik elektryczny również wspomaga nas tutaj, aby pokonywać dużo większy dystans, niż byśmy byli w stanie przejechać na co dzień. I pod względem spasowania, jakości, tutaj ciężko mi się do czegoś przyczepić. Oczywiście, czuć tutaj trochę mniejszą sztywność, chociażby układu kierowniczego, no ale trudno, żeby było inaczej. Jeżeli on się w jednym punkcie wskłada, w drugim punkcie regulujemy sobie wysokość. W trzecim punkcie możemy jeszcze sobie regulować kąt nachylenia kierownicy, więc coś za coś. Oczywiście podczas jazdy gdzieś przy nagłych manewrach, nagłych skrętach czuć tu delikatne, delikatne pływanie, lekkie uginanie się kierownicy. Natomiast nie jest to coś, co by wpływało ani na bezpieczeństwo, ani na jakość prowadzenia tego roweru. Zwłaszcza że to nie jest rower do ścigania się, do jakiejś jazdy ekstremalnej. Ciężko się tutaj przyczepić do wyposażenia Izara. Producent wszystko dobrał tutaj rozsądnie, oczywiście patrząc przez pryzmat budżetu, ponieważ Izar kosztuje katalogowo 7700 zł. I oczywiście ze swojej strony, jak zawsze, polecam szukania różnego rodzaju promocji wyprzedaży. Warto sprawdzić to w internecie czy w sklepach stacjonarnych. A teraz czekam jeszcze na Wasze opinie. Dajcie znać, jak Wam się ten rower spodobał. Czy jeździcie w ogóle składakami, jak się Wam jeździ na takich rowerach? A tymczasem dziękuję Wam bardzo za oglądanie, trzymajcie się hej!